Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Moim gościem jest dzisiaj pani Elżbieta Kampa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Witam serdecznie. Czy wakacje dla biblioteki to jest dobry czas? Mamy półmetek wakacji, jakby na to nie patrzeć, więc wyobrażam sobie, że no z jednej strony są tacy, dla których wakacje to jest okazja do nadrobienia zaległości, pewnych zapóźnień, ale z drugiej strony są tacy, którzy zapominają być może przez te 2-3 miesiące w ogóle o czytaniu książek. Jak to jest? Myślę, że tak. To prawda. Są i tacy, i tacy. Ci, którzy pracują naukowo i być może pracują profesjonalnie z książką. Chociaż z doświadczenia wiem, że ci, którzy pracują z książką, to bardzo trudno jest im się oderwać nawet wakacje, bo czytałam wtedy dla przyjemności. Tylko może gatunek zmieniają. Ale widzimy po frekwencji w naszej bibliotece, że jest sporo osób, które korzystają w wakacje z książek. Korzystają także z naszej oferty wakacyjnej dla dzieci, bo nie wszystkie dzieci wyjeżdżają, albo wyjeżdżają tylko na 2 tygodnie z rodzicami, a później jednak są w domu i zajmują się nimi albo babcie, dziadkowie. Więc spędzenie czasu i takich zajęć, które my proponujemy w bibliotece, jest również dla nich atrakcyjne. Także staramy się co roku taką możliwość przygotowywać. W upały też przychodzą? Też przychodzą. Wnętrza klimatyzowane? My mamy na minorytu wnętrza klimatyzowane, tak, więc jest to też element, taki walor przyciągający. Wszystkie chwyty dozwolone, można by powiedzieć. Tak, no myślę, że on w te upały jest szczególnie istotny, ale mam nadzieję, że to nie jest ten walor najważniejszy i ten najważniejszy przyciągający, tylko są to te tematy tych zajęć, które są dla dzieci interesujące. A zauważyła pani, że na przykład zmienia się obszar zainteresowań, jeśli chodzi o literaturę w okresie wakacyjnym? Czy sięga się po lżejszą? Czy kryminały, romanse dominują? Tak, no to dominuje. My jesteśmy też taką biblioteką, która bardziej odwołuje się do tego czasu wolnego osób i zachęca, żeby ten czas wolny właśnie wykorzystać w bibliotece, zarówno poprzez tę ofertę, którą proponujemy, ale także literaturę. My oczywiście gromadzimy także literaturę naukową i popularno-naukową, ale jednak w mniejszym zakresie niż wojewódzka biblioteka. No w taki sposób się dzielimy. Czyli u państwa są książki do czytania, nie do studiowania. Też są te do studiowania, ale jest, jeżeli chodzi o wypożyczenia, to zauważam w tych statystykach, że jest więcej tych wypożyczeń do czytania i takich książek rekreacyjnych. Chociażby Sensacja, która jest ogromnie popularna teraz i jest bardzo chętnie wypożyczana. Ona zastąpiła też taką książkę obyczajową, którą my pamiętamy jeszcze. I to jest szalenie popularne. Może to się bierze z chęci poszukiwania mocniejszych wrażeń niż te, których dostarcza nam na życie. No, bardzo możliwe, ale to jest też taki element, który nie pozwala się oderwać od książki. Myślę, że my sięgamy pamięcią do lat młodzieńczych, kiedy czytaliśmy albo pod kołdrą. No, połykało się książki, tylko się je połykało. Tak, i teraz też chcemy coś takiego przeżyć, a dla tych osób, które czytają dużo, to jest naprawdę trudno o taką książkę, która by ich zaskoczyła, więc stąd... Coś o tym wiem, mam ten problem też, ale co pani sądzi o tym kręceniu nosem właśnie na dobór lektur przez współczesnych Polaków, bo kiedy przegląda się listę tak zwanych bestsellerów, no to tam generalnie dominują takie pozycje raczej lżejsze. No tak, ale to jest lista tworzona przez księgarnię głównie i to są wyniki sprzedaży poszczególnych księgarni. Te książki są także reklamowane i w internecie. To jest efekt pracy marketingowców. To trzeba jasno powiedzieć. Ale też popularności pewnych pisarzy. No myślę, jeżeli weźmiemy na przykład naszego Remigiusza Mroza,
tak, opolskiego pisarza, to tutaj zarówno jego umiejętności, ale też sposób pisania, wydawania tych książek, nawet teraz przez niektórych krytykowany, prawda, bo to trudno sobie... Jest bardzo pracowitym pisarzem, bardzo. To trzeba tak eufemistycznie mu przyznać. Można powiedzieć, bo to jest kilka książek w roku, które się ukazują. No, niemniej jednak ta jego popularność stale wzrasta. Ja pamiętam pierwsze spotkanie w Miejskiej Bibliotece, gdzie ta liczba osób była niewielka, która przyszła na to spotkanie. Natomiast z każdym spotkaniem kolejnym, chociażby teraz jak na targach książki, ogromna kolejka stojąca wiele godzin po to, żeby móc uścisnąć rękę pisarzowi, co pisarz zawsze robi, czyli stara się, aby przywitać się ze swoim czytelnikiem i jednocześnie podpisać tę książkę. A więc ogromna popularność, ale także Wojtka Chmielarza, który może nie pisze tak wiele, ale to są także książki, które trzymają bardzo mocno w napięciu, od których trudno się oderwać. On był u nas także na spotkaniu ze swoją książką Cienie. Teraz bardzo popularne jest Żmijowisko. Miejscowość taka agroturystyczna, gdzieś tam zapomniana w lasach i nad jeziorami, do której przyjeżdżają zaprzyjaźnieni ze studiów koledzy i koleżanki. No to wypisz, że maluj wakacyjny scenariusz. Ze swoimi rodzinami, no właśnie. I ten sielankowy scenariusz no w pewnym momencie się zmienia. I bardzo zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, bo to Ale będzie znakomita przygoda. Skąd dzisiaj czytelnicy czerpią inspirację? Kto im mówi, co powinni przeczytać, co będzie dla nich dobre? Ja myślę, że to jest internet, że no jest wiele także blogów literackich, więc to jest ta. Pytanie moje zmierza do ustalenia tego, czy to nie jest po prostu kwestia, tylko po prostu kto ma sprawniejszy marketing, tego się czyta. A to na pewno. To oczywiście, ja już powiedziałam tutaj na wstępie. Tak, przy okazji pierwszego autora. Tak, że tutaj sprawność tych działów marketingu ma ogromne znaczenie. Ale jest też coś takiego, co my znamy, że jest kwestia polecania się książek, tak zwany szeptany marketing. Część osób z tego bardzo, bardzo chętnie korzysta. Jest także też literatura młodzieżowa, jeżeli chodzi o fantastykę. No może to jest taka określona grupa czytaczy, ale jednak stale rosnąca i taka rozwijająca się w tym kręgu młodzieżowym, więc oni także kierują się tymi blogami, które literackimi, które mówią o tej literaturze, bądź blogami swoich kolegów, którzy jeszcze nie są czyli nie mają tego kontaktu z marketingowcami i to są ich polecenia prywatne, którym oni ufają, bo okazuje się, że właśnie oni już nie ufają celebrytom i tym źródłom, które są takie bardzo oficjalne i gdzieś tam skażone już tą sferą finansową, tylko chcą i ufają tym poleceniom literackim swoich kolegów. Ale to dowodzi tego, że zmarginalizowała się kompletnie rola takiego profesjonalnego krytyka literackiego. Tak, ale go nie ma, czyli bardzo trudno jest znaleźć polecenia czy recenzje w czasopismach, prawda? Którym chcielibyśmy i moglibyśmy zaufać. I moglibyśmy zaufać, tak. Nie podejrzewając, że za tym stoi znowu marketing. Trzeba tych recenzji szukać. One są oczywiście, bo to są czasopisma, no tych literackich jest mniej, ale są i portale literackie, na których te recenzje można znaleźć. Biblioteki także polecają swoim czytelnikom książki. My także staramy się... No właśnie, no i tutaj docieramy do bardzo ważnej roli, jaką pełni pani czy pan wypożyczający książkę.
bo tak. Są nie tylko osobą, która podaje fizycznie egzemplarz, ale też i jest rodzajem przewodnika po świecie literatury. Tak, tak. I przewodnika, który jest bardzo szybko weryfikowalny, prawda? No tak, jak raz się nie sprawdzi, no to już nie tak, zaufamy. To czytelnik nie zaufa, także tutaj jest ogromna rola bibliotekarzy i rzeczywiście czytelnicy tym poleceniom ufają. Zresztą bibliotekarze znają także swoich czytelników, znają już ich upodobania. Niektórzy czytelnicy wybierają tego bibliotekarza i ten dyżur tego bibliotekarza, żeby mieć właśnie z nim kontakt. To dotyczy zarówno książek, jak i filmów, bo przecież tutaj także to ten zbiór udostępniamy. Także tak, tak. Taka pełna multimedialność teraz panuje w bibliotekach. Pełna multimedialność, tak, tak, bo udostępniamy także e-booki. Ale czy to nie jest właśnie o te e-booki chciałem zapytać, bo państwo byli swoje kilka miesięcy temu zresztą nagrodzeni nawet w konkursie za skuteczną promocję e-czytelnictwa, tak to nazwijmy. Ale czy to nie jest tak trochę, że działają państwo na własną niekorzyść? No bo żeby wypożyczyć książkę elektroniczną, to nie trzeba przyjść do biblioteki. Można to drogą internetową załatwić, więc fizyczna tak, obecność ale, jest potrzebna. Ale nie wszystkie, prawda, bo jednak można, no część jest udostępnianych albo w części bezpłatnie. No można kupić także sobie i ukazują się książki w wersji tradycyjnej i jednocześnie druga wersja elektroniczna. Ale jest także część książek właśnie tych popularno-naukowych i tego dotyczy ten zbiór, który my mamy i kupujemy licencję. To jest blisko 1800 akurat pozycji w tej chwili, bo jesteśmy w takim konsorcjum tutaj bibliotek na Opolszczyźnie i do tych książek jest dostęp. On jest czasami utrudniony dla indywidualnego czytelnika. I ta literatura popularno-naukowa w wersji tej tradycyjnej ukazuje się zwykle trochę później niż w wersji elektronicznej. I to jest wtedy przewaga dostępu do e-książki czy do baz elektronicznych. No poza tym te pozycje są często dużo droższe niż taka literatura bardzo popularna. Tak. Tak, ale ja myślę, że to nie jest na naszą szkodę. To my powinniśmy harmonijnie działać i każdy w którymś momencie potrzebuje tego zbioru, a nie innego i tego szuka. Jeżeli to jest dostępne, no to myślę, że to go przyciąga do biblioteki. Czyli generalnie stawiają państwo na rozmaitość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim gościem była pani Elżbieta Kampa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dziękuję bardzo. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.